Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Magda. Witam Was na kanale 1001 Skrawków. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam zaprezentować, już i tak dosyć spóźnione, pracę, które wykonałam z okazji dnia scrapbookingu. No niestety nie udało mi się zbyt dużo tych prac wykonać, jest ich tylko 5. No byłam też, wiecie, ograniczona czasowo, nie dałam rady, natomiast, no wiecie, te wszystkie filmiki są w internecie, więc zawsze mogę do nich wrócić. Ja wykonałam 5 prac i chciałam Wam je pokrótce zaprezentować, więc ja sobie tutaj część z nich odsunę. I pierwszą rzeczą, którą Wam chciałam pokazać, jest taki dekor serduszko. Ten dekor powstał z myślą o wykorzystaniu kwiatów, które tutaj widzicie, kwiatów barwionych kawą. Według tutorialu Małgosi Janochy, który właśnie ukazał się właśnie z okazji dni scrapbookingu, przyznam Wam szczerze, że kwiaty w ogóle barwione kawą, naprawdę w ogóle coś super. Bardzo mi się to podoba. Świetnie te kwiaty pasują do prac właśnie vintage'owych. Ja zamiast papieru akwarelowego, tak chyba Gosia wykorzystywała właśnie papier akwarelowy, ja wykorzystałam papier czerpany. Generalnie od momentu, jak tylko pierwszy raz tworzyłam kwiaty z papieru czerpanego, jestem jego ogromną fanką. Uwielbiam wykonywać papiery. Róże z papieru, czy w ogóle kwiaty z papieru czerpanego. Naprawdę super mi się z nim pracuje. Uwielbiam efekt, który się osiąga właśnie barwiąc papier czerpanym. Ja tutaj mam takie właśnie różyczki. Ja tych różyczek wykonałam więcej, natomiast w tym dekorze wykorzystałam tylko 3. No jak widzicie, one są też jakby mają różne nasycenie tego koloru. Oczywiście było to osiągnięte tym, że ta kawa była na początku bardzo silna, no potem sobie rozcieńczałam wodą i barwiłam kolejne płatki. Dodatkowo ja te różyczki barwiłam jeszcze tuszem Distress Age Mahoney, żeby pasowały mi kolorystycznie do kolekcji, którą wykorzystałam w tym dekorze. Mianowicie jest to kolekcja Vintage Beauty od Craft O'Clock, której jestem ogromną fanką. Jest przepiękna ta kolekcja, naprawdę przepiękna. I cieszę się, że udało mi się z niej coś zrobić i coś takiego, co mi się w miarę podoba. Cieszę się, że wykonałam ten dekor. Muszę tylko jeszcze znaleźć miejsce. W zasadzie miejsca u mnie tutaj w pracowni jest bardzo dużo, natomiast muszę po prostu gdzieś sobie to fajnie powieść. Baza, którą tutaj wykonałam, to jest baza taka gruba, HDF-ka. Czekajcie, tu nawet nie odkleiłam tego, co tutaj jest napisane, naklejone, widzicie, zapomniałam. To jest baza, którą Wam pokazywałam przy okazji moich zakupów ze sklepu Stonogi. Tak więc wykorzystałam tą bazą. Inny dekor, mniejszy, z wykorzystaniem mediów, też powstał na bazie serduszko, też właśnie ze sklepu Stonogi. Tutaj przyciągnięty jest jutowy sznureczek. Co jeszcze mamy w tym dekorze? Papiery, o których Wam wcześniej wspomniałam. Tutaj są wycięte tagi z kolekcji, każdy ma taki ozdobny guziczek. Są metalowe elementy. Tutaj w rogu, tutaj są metalowe listki też użyte, jest chwościk z kluczykiem, jest taka para. Ta para pochodzi z dodatków dedykowanych do kolekcji Vintage Bizu. Ta para, to zdjęcie tej pary znajduje się w tekturowej ramce ze sklepu Ula Design. To są tekturki adasiowe. Mamy napis "Jestem przy Tobie", jest koronka, jest jedna koronka taka zwykła koroneczka, druga to jest połączenie taśmy jutowej właśnie też z koronką, jest vintage'owa wstążeczka, wszystko spryskane jest z mgiełką w kolorze takiego ciemnego złota, listeczki wycięte z papieru kraftowego i z papierów z kolekcji. Na spodzie mamy arkusz wycięty, docięty do kształtu serduszka, postarzony i wytuszowany. Jest to arkusz z ciemną grafiką desek, na to jest mniejszy arkusz właśnie z kolekcji. Gdzieś tutaj, gdzie nigdzie widać właśnie grafiki z tej kolekcji. No tak jak Wam powiedziałam, są wycięte z dodatków do kolekcji. Także tak wygląda pierwsza praca, którą sobie właśnie stworzyłam z okazji dni scrapbookingu, gdzie wykorzystałam te kwiaty barwione
Kawa w ogóle super metod. Ja myślę, że ja do tego jeszcze nie jeden raz wrócę, bo naprawdę efekt jest super, bardzo mi się podoba i świetnie pasują po prostu do tej kolekcji, jak i do każdej innej, chyba tak mi się wydaje, takiej vintage'owej, wiecie, gdzie przeważa kolor właśnie z epi. Także pierwsza moja praca. Druga praca z papierów Craft O'Clock to jest taka praca. To jest karteczka, która powstała na bazie mapki, która została umieszczona przez sklep Craft O'Clock w wyzwaniach, zadaniach, które zorganizował sklep z okazji właśnie dni scrapbookingu i ja tutaj sugerując się tą mapką stworzyłam właśnie taką kartkę. No a ze względu na wizerunek tutaj pani z dzieciątkiem, z dziewczynką, jest to kartka taka, która powstała z myślą o dniu matki. Ja w tej karteczce wykorzystałam też moje róże z papieru czerpanego, tym razem barwione tuszami z Akszona. Są też kupne różyczki, listeczki, wykroje z wykrojników, z papieru kraftowego, z papieru z kolekcji. Jest koronka, tak jak było w matce, jest serwetka, są dwa takie jakby, nie wiem, banerki, które tam pojawiły się w tej mapce. Kartka jest zbudowana na bazie białej. W środku, jak wszystkie moje kartki, jest oklejona, no i z tyłu jest moje logo. Także tak wygląda ta kartka. Jeszcze brakuje mi tutaj napisu, bo nie mogłam jakoś dobrać żadnego. Być może sobie jakiś po prostu wydrukuję. Kolejna praca to praca powstała w oparciu o tutorial na kartkę tagową, która znalazła się na kanale Asi Szulik. Ja wykorzystałam do zrobienia tej kartki kolekcję z Lemoncraft, to jest kolekcja z Serenity. Ja już tej kolekcji kiedyś, dawno, dawno temu wykonywałam też pracę ślubną, bardzo mi się ta kolekcja podoba. Jest piękna, delikatna i bardzo taka zwiewna, można powiedzieć. No i jest kartka, powstała kartka tagowa. Ja tutaj mam jakby dwa tagi. Jeden duży, który stanowi bazę, drugi na podbiciu, na którym zbudowana jest cała kompozycja. Tutaj napis w dniu ślubu w postaci takiej metki. W centrum tańcząca para ślubna na wykroju z wykrojnika, właśnie w kształcie takiej serweteczki. Ten wykrojnik to już znacie, ja go używałam wielokrotnie w swoich pracach. Tutaj ta serwetka wycięta jest dwukrotnie, z niebieskiego oraz z białego papieru. Róże z foamiranu, z białego foamiranu barwionego tuszami też zakrzona. Akurat tutaj mam te tusze, którymi barwiłam. To jest numer 66 i 55, Forget Me Not i Pastel Blue. Kilka tekturowych takich gałązek, koronka, no, różnego rodzaju wykroje z wykrojnika, listeczki też takie tekturowe. Oczywiście kartka w środku oklejona jest, miejsce na życzenia, tył prezentuje się w taki sposób. Także to jest kartka ślubna, ona pójdzie do pudełka, pudełko też będzie ozdobione i będzie razem komplecik. Kolejna praca, która powstała, to kartka parawan, kaskada w oparciu o tutorial Uli Piątkowskiej, gdzie miała powstać kartka chyba z okazji Dnia Matki, właśnie w postaci takiej kartki parawanu. Ja tutaj wykorzystałam kolekcję od Scrap and Me, kolekcję ze słonecznikami. Tutaj na froncie mamy słoneczniki mojej, że tak powiem, roboty, wykonane tym razem z papieru morwowego. Różyczki dwie w takim kremowym kolorze, to są różyczki ze sklepu Teddy. One, nie wiem czy to będzie widoczne, one są pociągnięte taką akwarelową farbą metaliczną w kolorze takiego jasnego złota. Pociągnięte są również te słoneczniki. Mamy listeczki wszelkiego rodzaju wycięte z papieru skrapowego zielonego, tekturowe listeczki, które ja uwielbiam dodawać do swoich prac. Piękna, zielona wstążeczka gniecióżek, idealnie tutaj spasowała mi do tej kolekcji, do kolorystyki całej tej kartki. Napis dla Ciebie. Tutaj jest serwetka taka wycięta z wykrojnika, jest serwetka tekturowa i na tym wszystkim jest jeszcze taka ramka, taki wycisk z masy tej, z tej lekkiej. Też jest delikatnie pociągnięta właśnie tą akwarelową farbą. Napis dla Ciebie. Tu wszystko wycięte jest dziurkaczem brzegowym. Także tak wygląda jedna strona tej kartki. Tu można wkleić życzenia po tej stronie oczywiście, jak i równie dobrze można to zrobić z tej strony. Tak prezentuje się ta kartka. Kaskada bardzo fajna, bo można ją, wiecie, w taki fajny sposób rozłożyć i naprawdę fajnie się prezentuje, jeżeli stoi na półce.
Bardzo fajny, fajny pomysł na kartę. Ostatnią pracą, którą wykonałam, to jest kartka słodka. Kartka, której motywem przewodnim miało być słodkości, wszystko co jest słodkie, począwszy od słodyczy, kończywszy na słodkich zwierzątkach. Ja tę kartkę wykonałam właśnie w pastelowych barwach, głównie z papierów akszonowych. Wykorzystałam tutaj bardzo dużo tych wypychanek takich, które były dostępne w takich większych bloszkach, tego tam było naprawdę bardzo dużo i był taki jeden, no nie mam go tutaj w pobliżu, żeby Wam pokazać, z różnego rodzaju słodkościami, no i ja sobie po prostu wykorzystałam to wszystko i zbudowałam taką karteczkę. Tam pod spodem jest shaker z cekinami takimi w pastelowych, błyszczących kolorach. Te cekiny tutaj się obracają, przemieszczają. Jest tekturka babeczki, ją tutaj, no niestety zasłoniłam ją w większości kompozycją kwiatową. Tekturka też barwiona była z wykorzystaniem tuszy z Akszona, przy czym ja tą tekturkę najpierw pobieliłam gesso, a dopiero potem tuszowałam. To jest tekturka z Craft Uli. No można tutaj, wiecie, te wypychanki, które tam były, mamy żyrafę, baloniki, gwiazdeczki, beziki, lody, tort, gofry, te słodkie makaroniki, jest napis to you. Są kwiateczki obsypane kolorowym, takim pastelowym brokatem, ryżyki w pasujących kolorach, serwetki, na których przyklejona jest babeczka, no i napis słodkiego życia. Tak wygląda ta kartka, środeczek jest taki też w pastelowych, takich fajnych barwach, no i tych wygląda w ten sposób. Także tak prezentuje się ostatnia kartka, którą wykonałam, bo udało mi się zrobić tylko 5 tych prac okazji dnia scrapbookingu. No szkoda, że było tak mało czasu, bo tam czasami deadline był, wiecie, no... Było tam zaledwie 2-3 dni na wykonanie jakiejś tam pracy. No niestety nie udało mi się przysiąść do wielu z tych prac, które mi się podobało, żeby je zrobić, ale oczywiście nic straconego. Zawsze można, mam nadzieję, wrócić do tych filmów i się zainspirować. Także kochani, to wszystko z mojej strony. Napiszcie proszę, co myślicie o wykonanych przeze mnie pracach, czy któraś Wam się spodobała jakoś szczególnie. Także ja ze swojej strony bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Psuje się u mnie strasznie pogoda, wiecie, kręcę ten film, jest na przemian słońce, deszcz, no i ciężko tu jest o jakieś dobre światło, mam tu pozapalane chyba z 5 lamp, żeby coś tu było widać, a i tak potem przyjdzie słońce i mi to wszystko prześwietli. Także co chciałam Wam powiedzieć na końcu, na koniec. Dziękuję Wam za to, że odwiedzacie mój kanał. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Pa, pa.